Przede wszystkim witam Was bardzo serdecznie. Z jednej strony bardzo cieszę się, że znów mogę być tutaj w Ustroniu i że zapowiada się, że będzie to częstsze. Chyba, że powiecie, słuchaj, może lepiej się przygotujesz, to potem dopiero. Dlaczego tak mówię? Zostałem poproszony, aby mówić na temat, czy mówić o liście do Hebrajczyków. Oczywiście wielu mnie znając wie, że jestem zakochany w tym liście. Jest to treść, jest to tekst, który od prawie 30 lat jest bardzo bliski mojemu sercu. Rozpocząłem przygotowywania i wykłady na temat tego listu jeszcze początkiem lat 90. Konspekt, który znalazłem sobie w swoich dokumentach, jest akurat datowany 23 czerwca 92, więc już troszkę ten papier przeleżał gdzieś tam w moim archiwum. Z tym, że co chcę powiedzieć? Po kilku wykładach, powiedzmy dwóch lub trzech, chciałbym, że tak powiem, zapalić w Was taką szczególną miłość, chęć do czytania i analizowania tego listu tak naprawdę. Bo wiecie, bardzo często czytamy teksty, czytamy Biblię, czytamy inne teksty i od razu czytając, nawet tylko nagłówki, już wiemy, o co chodzi. A szczególnie z takimi tekstami, które są tak dobrze znane, powszechnie znane. Ale jest problem, i to coraz poważniejszy, szczególnie wbrew pozorom wśród młodych ludzi, i to tych od najmłodszych pokoleń rozpoczynających swoją edukację, jest poważny problem z czytaniem, ze zrozumieniem. Można umieć czytać, można umieć szybko czytać, są techniki szybkiego czytania. Dzisiaj kiedyś tam słyszałem, że profesor Balcerowicz potrafi w ciągu godziny 3000 stron przeczytać. To jest cała trylogia. Albo jeszcze więcej. I to ze zrozumieniem. W ciągu 10 minut, kiedy tam przejeżdżał samochodem ze swojego biura na przykład do Sejmu, dostawał plik tych dokumentów sejmowych, kilkaset stron. On je wszystkie w samochodzie przeczytał i zabierał głos z mównicy w Sejmie. Także niesamowite techniki, możliwości czytania. Ale to są oczywiście wyjątki, ja do takich się nie zaliczam. Mam nadzieję, że również Wam czytanie troszeczkę wolniej idzie, chociaż płynnie. Ale są to po prostu ważne rzeczy. Jeżeli chodzi o Boże Słowo, tu nie chodzi o to, żeby go przeczytać bardzo dużo, żeby go czytać oczywiście jak najwięcej, ale ze zrozumieniem. Bo wtedy, kiedy zaczynamy rozumieć to, co czytamy. Pamiętacie tego powracającego do Etiopii ministra skarbu? Kiedy do niego kiedy przez ducha prowadzony do niego jeden z apostołów, Filip, został dołączony. Pierwsze, co go zapytał, czytasz, ale czy rozumiesz, co czytasz? Czy rozumiesz? Nawet nie było pytanie, czy wierzysz. My dzisiaj byśmy zapytali, czy ty wierzysz w to, co czytasz? A tam padło pytanie, czy rozumiesz to, co czytasz? Dlatego też mój wykład, szczególnie ten dzisiejszy, będzie wykładem, który będzie starał się wprowadzić nas w zrozumienie tekstu listu do Hebrajczyków. Dzisiaj oczywiście pewne cytaty tego listu będę podawał, ale przede wszystkim chciałbym zwrócić Waszą uwagę na rzeczy, które są, może tak zabrzmieć w czyimś uchu bardzo tak akademicko. Ktoś może powiedzieć, a to nie jest szkoła biblijna i tak dalej. Wybaczcie, że to tak może zabrzmieć. Ja ten wykłady przygotowywałem przede wszystkim dla studentów Warszawskiego Seminarium Teologicznego, później tutaj też kiedyś tam w latach 90. czy może już początkiem 2000. w seminarium tutaj biblijnym.
Potem zacząłem to wszystko przerabiać, żeby u nas w zborze w Bielsku mówić do zgromadzonych ludzi, takich jak wy, do zboru. No i dzisiaj postaram się również mówić jak najprościej, nie zagłębiając się za bardzo w poszczególne analizy głębokie i nam na co dzień niepotrzebne. Powiem tak, nawet myślałem, że ten pierwszy wykład, który nazwałem, czy jest zatytułowany Wprowadzenie do listu do Hebrajczyków. Myślałem więc, żeby nie zabierać wam czasu właśnie w takim wprowadzaniu. Ale kiedy zacząłem się zastanawiać nad treścią tego pierwszego wykładu wprowadzającego nas w treść listu, w jego genezę, jak powstał, dlaczego i skąd się bierze, jakie są jego relacje, jakie jest jego miejsce w Biblii, zobaczyłem, że dalsza później analiza już tekstów bezpośrednio biblijnych byłaby o wiele trudniejsza. Musiałbym zbyt często do tego wracać. Natomiast mając to wprowadzenie i gdzieś tam odwołując się tylko do tego, co dzisiaj chcę powiedzieć, to będzie po prostu wielkim ułatwieniem. A więc w ramach wprowadzenia chciałbym zwrócić waszą uwagę na spójność listu do Hebrajczyków z księgami Starego Testamentu. Nie wszystkie księgi Nowego Testamentu są tak ściśle złączone z księgami Starego Testamentu. Powiem więcej. Nie tylko ja, ale siedzący w temacie ludzie na całym świecie, bibliści, twierdzą, że list do Hebrajczyków jest klamrą, która spina i dopiero wtedy można naprawdę zrozumieć Biblię w całości, kiedy rozumie się i przeczyta list do Hebrajczyków. Jest to klamra, która spina Stary Testament z Nowym Testamentem. Ktoś nawet się wypowiedział, że gdyby nie było listu do Hebrajczyków, to mielibyśmy dwie Biblie, Stary Testament i Nowy Testament. Nie byłoby tego jednego łącznika. A więc już w tej chwili mogę podkreślić rangę, znaczenie tego listu. A więc będziemy przez moment zwracać uwagę na spójność listu do Hebrajczyków z księgami Starego Testamentu, ale również z księgami Nowego Testamentu, co łączy ten list z księgami Nowego Testamentu. Również taką ogólną analizę treści. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj przeprowadzić, a więc jaki jest temat tego listu, przykładowy podział tekstu listu do Hebrajczyków. Jest ich wiele różnych podawanych w różnych źródłach. Niektóre Biblie mają takie właśnie też wprowadzające przed księgami, na przykład Biblia Tysiąclecia czy inne mają takie wprowadzające do każdej księgi wstępy. To jest jeden przykładowy podział tekstu, który przedstawię, jak również kluczowe wersety i słowa występujące w liście do Hebrajczyków. Zobaczycie, jak istotne jest, aby odnajdywać kluczowe słowa, kluczowe wersety. My, czytając Biblię, teksty Bożego Słowa, nie zawsze zwracamy uwagę na to, by zastanowić się, jakie tu słowo, czy jaki werset danej księgi, czy jakie słowo w przeczytanym urywku jest tak zwanym słowem kluczowym. Za chwilę będę mówił o tym, co to są słowa kluczowe i jakie występują w liście do Hebrajczyków. Również cechy szczególne dziś spróbuję wymienić, jaka jest struktura tego listu, a więc występują w nim takie ostrzeżenia i napomnienia, ale również kontrastowe porównania. Przejdźmy zatem do spójności listu Hebrajczyków z księgami Starego Testamentu. Można je ocenić oczywiście na wiele sposobów. Ja zrobię to w oparciu o cztery takie kryteria. Mianowicie chodzi o słowo i nauczanie Starego Testamentu, o osoby i wydarzenia opisywane przez Stary Testament, o instytucje, obrzędy i rytuały religijne Starego Testamentu i proroctwa Starego Testamentu. A więc cztery takie fundamentalne kryteria oceny
Bo wszystkie te cztery bardzo wyraźnie, ewidentnie występują w liście do Hebrajczyków. Tego nie znajdziemy w innych listach, ani apostoła Pawła, ani Piotra, czy innych autorów Nowego Testamentu. A więc powiedzmy, tutaj słowo i nauczanie było pierwszym z nich, więc Stary Testament, słowo i nauczanie Starego Testamentu. Co jest następne? List do Hebrajczyków cytuje teksty Starego Testamentu jako fundament doktryny. Chyba nie ma w innym liście Nowego Testamentu tyle cytatów Starego Testamentu, co w liście do Hebrajczyków. Tam praktycznie co werset to cytat Starego Testamentu, ale jest tak podawana i tak zbudowana ta struktura, że pokazuje ten cytat Starego Testamentu w zupełnie nowym świetle. Tu chciałbym podkreślić, abyśmy zwrócili na to uwagę, do kogo to jest napisane. Następnym razem, jeśli Bóg pozwoli, właśnie będę chciał mówić o adresatach, kim jest. Dziś tylko powiem, że to jest napisane do Żydów. Do wierzących Żydów, nie do Żydów w judaizmie, ale do Żydów, którzy nawrócili się i przyjęli zbawienie, uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Mało kto dziś mówi o tym, ale chcę podkreślić, że przez te kilkadziesiąt pierwszych lat centrum chrześcijaństwa na całym świecie stanowili Żydzi i Jerozolima. Później historia tak spowodowała, że naraz dokonał się jakiś dziwny podział i mówi się, chrześcijanin to są poganie, którzy uwierzyli w Chrystusa, a Żydzi zostali Żydami. Ewentualnie mówi się teraz, że oni są mesjańskimi Żydami. Przepraszam bardzo, od samego początku Żyd nawrócony był chrześcijaninem. W Antiochii po raz pierwszy zwolenników drogi pańskiej, a nie było tam pogan, nazwano chrześcijanami, jako tych, którzy szli za Chrystusem. I to powinniśmy pamiętać. Autor listu do Hebrajczyków właśnie tę świadomość głęboko chce wpoić w umysły przez treści, które są kierowane do Żydów. No bo wyobraźcie sobie, że pisze do Efezjan, czy pisze do innych zborów o charakterze pogańskim i pisze im o obrzędach Starego Testamentu. Oni pojęcia nie mieli. Poganie nie mieli pojęcia, co to jest świątynia, jakie tam są obrzędy i tak dalej. Ten list jest skierowany do ludzi, którzy doskonale rozumieli Stary Testament. I dlatego jest on skierowany do Hebrajczyków. Osoby i wydarzenia. Jakież znaczenie miał Mojżesz, Jozue dla Greka, dla jakiegoś tam innego poganina, Rzymianina? Nawrócił się, dla niego Chrystus był najważniejszy i ewentualnie apostołowie. Natomiast Mojżesz, Jozue czy Dawid, nie interesowało ich to za bardzo. Natomiast Żydzi jak najbardziej, to byli ich przodkowie, oni byli dumni z tego, że są właśnie z tego narodu. Używa ich jako, list do Hebrajczyków, osoby i wydarzenia Starego Testamentu używa jako ilustrację do doktryny. I będziemy później, analizując treści poszczególnych rozdziałów, fragmentów, zobaczymy, jak osoby Starego Testamentu są wykorzystane przez autora do tego, by przekazać prawdę o zbawieniu, prawdę o wielkim dziele, które Jezus Chrystus dokonał na krzyżu. Instytucje, obrzędy i rytuały religijne Starego Testamentu, o które chodzi, będę za chwileczkę wymieniał. W każdym razie wybrane są te, które wskazują na Chrystusa. List do Hebrajczyków w szczególny sposób pokazuje, jak Stary Testament, często to było zasłoną, jest zasłoną dla Żydów, nie widzą, że w tym Starym Testamencie Chrystus jest objawiony w bardzo wyraźny sposób. I autor listu do Hebrajczyków właśnie tę zasłonę stara się zdjąć. Tak samo, jeśli chodzi o proroctwa Starego Testamentu, wykorzystuje je i pokazuje, że w Chrystusie te proroctwa się wypełniły. Tak więc to jest
Stary Testament. Tu mam kilka przykładów, choćby z pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków, jeśli chodzi o cytaty, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził znowu, ja mu będę ojcem, on będzie mi synem. I w Starym Testamencie 2 Samuelowa 7:14, a więc odpowiednik, cytat w Hebrajczyków z 2 Samuelowej 7:14. Czy psalm 2, wiersz 7. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Czyli to jest zaczerpnięte, bazuje ta myśl o nad Starym Testamencie. Podobnie jeśli chodzi o aniołach. Też w pierwszym rozdziale, w 7 wierszu czytamy wprawdzie o aniołach, wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. To list do Hebrajczyków, tak autor cytuje. Zobaczcie, jak wygląda to w psalmie 104, w 4 wersecie. Czynisz wichry posłańcami swymi, ogień płonący sługami swymi. Czy inne miejsce z pierwszego rozdziału 8:9. Lecz do Syna, Twój, o Boże, na wieki wieków berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. A skąd to się bierze? 6 werset i 7 werset, psalm 46, wiersze 6 i 7. List do Hebrajczyków wymienia wiele postaci starotestamentowych. Czy tak na szybko zrobimy quiz? Podajcie przynajmniej 5. Abraham. Noe. Mojżesz. Kto? Daniel? Aha, Dawid, tak. Melchisedek, bardzo fajnie. Wiecie, najłatwiej jest przypomnieć sobie 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Tam jest ich cała masa. A w sumie powiem, że chyba 23 nazwiska, imiona są. A więc Abraham, Mojżesz, Jozue, Melchisedek, Lewi, Aaron, Abel, Kain, Henoch, Noe, Izak, Jakub, Sara, Ezaf, Józef, Mojżesz, Rahab, Gedeon, Barak, Samson, Jefte, Dawid, Samuel. To są wszystkie imiona starotestamentowe. Czy ktokolwiek jest w stanie znaleźć tyle imion w jakimkolwiek innym liście czy księdze Nowego Testamentu? Absolutnie nie. To wskazuje, jak bardzo ten list jest osadzony głęboko w Starym Testamencie. Dlatego znajomość Starego Testamentu nie tylko pobieżna, bardzo ułatwi zrozumienie listu do Hebrajczyków. A te instytucje, obrzędy i rytuały, zwróćcie uwagę, modlitwa. Bardzo dużo jest poświęcone miejsca w liście do Hebrajczyków w modlitwie. Ołtarzowi, ołtarz, kapłaństwo, świątynia, składanie dziesięcin. Obrzeska jedynie nie jest wymieniona w liście do Hebrajczyków. W ogóle na obrzeskę autor nie zwraca uwagi. Ale o pasrze mówi. Składanie ofiar, sabat, pomazywanie, namaszczenie. To są te obrzędy i rytuały, które służą jako typy. Chodzi o to, że wskazują na Chrystusa, na to, co miało miejsce w wyniku jego służby, czy cechowało go w jego służbie, gdy chodził po tej ziemi. Jeśli chodzi o inne rzeczy, jak proroctwa się wypełniły w Chrystusie, to pozostawiam, jak tu napisałem, do samodzielnego odnalezienia, ale będę od czasu do czasu przy kolejnych tam rozważaniach do tych rzeczy się odwoływał i je podkreślę. Popatrzmy szybko też na spójność listu Hebrajczyków z księgami Nowego Testamentu. A więc w relacji do Ewangelii.
przekaz listu Hebrajczyków, a początki nauki apostolskiej opisanej w Dziejach Apostolskich. Chrystologia, a więc nauka o Chrystusie w listach apostolskich, a w liście do Hebrajczyków. I tutaj możemy, podsumowując, powiedzieć tak, że to, co zostało zapowiedziane w Starym Testamencie, to czytamy, że spełniło się i opisują to Ewangelie. Rozgłoszone to zostało, rozpowszechnione poprzez Dzieje Apostolskie, wyjaśnione w przekazie listów apostolskich, a kulminacja ma miejsce w objawieniu świętego Jana. I list do Hebrajczyków jest tutaj prominentnym listem, który to wszystko, jak gdyby, jak już powiedziałem, spina w jedną klamrę, w jedną całość. Z jednej strony można by nazwać, że jest list do Hebrajczyków takim kompendium, nazwać Dziejami Apostolskimi Starego Testamentu, chociaż nie ma w Starym Testamencie apostołów, ale tak to jest wszystko razem ujęte. Choć inni mówią tak. Apostoł Paweł napisał list do Galacjan. Autor, póki co mówię, autor listu do Hebrajczyków, napisał list do Hebrajczyków, ale bardzo wielkie jest podobieństwo właśnie listu do Galacjan, który jest skierowany do pogan, generalnie rzecz biorąc, którzy nie mają w ogóle pojęcia o obrzędach judaizmu i świątyni, i proroctwach. W ogóle są odcięci od tego wszystkiego. Mają tylko wiedzę o tym, co przeżyli w Chrystusie. Natomiast ta sama Ewangelia skierowana do Żydów, skierowana do Hebrajczyków, jest zawarta w liście właśnie do nich skierowany. Temat listu do Hebrajczyków. Tematem wiodącym listu do Hebrajczyków jest wyższość Chrystusa jako osoby wobec postaci i autorytetów Starego Testamentu. Będziemy mogli, analizując treść, widzieć poszczególne porównania, jak autor czyni. Już w trzecim rozdziale zobaczymy porównanie Chrystusa z Mojżeszem. I tam jest bardzo wyraźne, że jest ktoś, kto jest wielki w domu Bożym, ale jest ktoś większy, kto ten dom zbudował, który jest Jezus Chrystus. A więc w trzecim rozdziale będziemy, jak dojdziemy do tego, to na to będziemy zwracać uwagę. A więc jest, ale nie tylko w stosunku do osób, w stosunku do proroków, do aniołów, do Mojżesza, do Jozuego. Wyższość Jezusa Chrystusa jest bardzo wyraźnie w tym liście podkreślana. Biorąc pod uwagę to, z czym się do dzisiejszego dnia Żydzi borykają, szukający Boga, że ciągle niektórzy się oczekują na Mesjasza, nie mogą tego zrozumieć, nie umieją zaakceptować, że Jezus Chrystus jest obiecanym Mesjaszem, naprawdę zrozumienie listu do Hebrajczyków jest jak gdyby przewodnikiem, jest taką encyklopedią, która może ich w to wprowadzić, bo przekazuje, pokazuje Chrystusa jako tego, który rzeczywiście wykonuje, czy wykonał to dzieło, które zostało zlecone i że jest znacznie lepszym i wyższym w tym zakresie. Będziemy na przykład mówić o kapłaństwie Chrystusowym, które jest o wiele lepsze i wyższe niż kapłaństwo, które reprezentowali lewici. Ofiara, które były składane. Będzie taki czas, że będziemy je porównywać. Zwracam uwagę na to, że Chrystus jest tym, który dokończył, który wykonał to dzieło, osiągnął cel, doprowadził do końca. To nie jest ktoś, kto tylko kontynuował, a potem ktoś następny przejmował pałeczkę, aby dalej prowadzić. Chrystus jest finałem, jest dokończycielem. On jest inicjatorem, ale jest również tym, który doprowadził do końca, zamknął doskonałe dzieło zbawienia, Boży plan zbawienia. Do Niego nie trzeba już niczego dodawać, nie trzeba niczego więcej szukać, nie trzeba tego uzupełniać. Niepotrzebni są kontynuatorzy dzieła Jezusa Chrystusa, aby je dalej prowadzić. Potrzebni są ci,
którzy je będą głosić, którzy je będą przekazywać. Natomiast dzieło jako takie Chrystus dokonał i zakończył. I nic dodać, nic ująć. Zresztą objawienie mówi, kto by dodał albo kto by ujął, jakie spotkają go konsekwencje. Jeśli chodzi o temat listu do Hebrajczyków, bardzo ciekawym wątkiem w liście do Hebrajczyków jest słowo mamy. Co mamy w Chrystusie? Co mamy, jeśli chodzi o to, że jesteśmy chrześcijanami? A więc zwróćcie uwagę, do Żydów to jest pisane. Mamy wielkiego arcykapłana. Żydzi potrzebowali mieć arcykapłana. My, wierzący, my chrześcijanie, Żydzi, mamy wielkiego arcykapłana. 4:14, 8:1. Mamy kotwicę duszy. Wiecie, jak Żydzi, którzy stali się chrześcijanami, potrzebowali kotwicy duszy? Co to jest kotwica? Kotwica stabilizuje statek na wzburzonym morzu. Jak się może czuć człowiek, który mówi, 1000-letnia historia mojego narodu, oparta na Bogu, oparta na wierze, oparta na takim wspaniałym przesłaniu, na wspaniałym przymierzu, a ja teraz uwierzyłem w Mesjasza, którego zabili, mówią, że zmartwychwstał. No uwierzyłem, stałem się dzieckiem Bożym, ale przychodzą różnego rodzaju potrzeby. Czy to jest dalekie tym, którzy dzisiaj się nawracają szczerze do Jezusa, będąc w 1000-letniej historii naszego na przykład kraju i odwołują się ich pokolenia, ich rodziny? Zaczyna się huśtawka, a może to wszystko jest niepotrzebne, a może trzeba być wiernym tak, jak było się dotychczas. Mój dziad, mój pradziad, moi rodzice, więc i ja. To jest huśtawka emocjonalna. Mamy kotwicę duszy. 6:17-19. Mamy ufność, by wejść do świątyni. Żydzi wiedzieli, że wejście do świątyni to nie jest takie proste. Przypominacie sobie z dziejów apostolskich, jak ktoś tylko powiedział, że Paweł wprowadził poganina do świątyni, jaka się zawierucha zrobiła, wylądował w więzach, stanął przed namiestnikiem i rozpoczęła się jego podróż później w konsekwencji do Rzymu. Mamy wielkiego kapłana nad domem Bożym. Dla Żydów to było czymś wielkim. List do Hebrajczyków im to przekazuje. Mamy obłok świadków. Nie jesteśmy sami. 12:1. Mamy też ołtarz. Tylko funkcja tego ołtarza jest opisana później w liście do Hebrajczyków bardzo dokładnie. Wcześniej ołtarz był bardzo centralnym punktem świątyni. Tam składano ofiary. Ciągle na nowo. A my mamy ołtarz, na którym została złożona raz na zawsze doskonała ofiara. A więc warto na przykład pod tym kątem zwrócić uwagę na list do Hebrajczyków. Przykładowy podział tekstu, tu jest według kryterium wyższości Chrystusa. To jest, powiedzmy, mniej istotne takich podziałów. W zależności, co uczynimy sobie priorytetem, jest wiele różnych, różnie one wtedy będą wyglądać. Jest też coś ciekawego, co ten list zawiera. Za chwilę o tym będziemy mówić przy okazji wersetów kluczowych. Tutaj już chcę podkreślić, że słowo lepszy, lepsza jest czymś charakterystycznym w liście do Hebrajczyków. Bardzo często występuje i warto się temu przyjrzeć. A więc kluczowe wersety i słowa listu do Hebrajczyków. Co to jest kluczowy werset? No więc kluczowy werset to jest taki werset, który po prostu otwiera nam zrozumienie całego fragmentu tekstu Słowa Bożego.
Ci, którzy przygotowują się troszkę do wygłaszania kazań, do przemawiania, nie tylko w kościele, ale gdziekolwiek, gdy się chce przemawiać, jedną z zasad homiletycznych jest to, aby mieć słowo klucz. Powiem wam tak, ludzie zazwyczaj na sali zgromadzeni potrafią rozróżnić, czy było takie dobre kazanie, czy było, no, dobre, bo głoszone było Boże Słowo, ale tak naprawdę nie do końca wiadomo, o co chodziło kaznodziei. No, przeczytał jedno słowo, przeczytał drugie, coś tu powiedział, coś tam nawiązał i koniec, kropka. Absolutnie nie mam nikogo na myśli, ja nie mam zamiaru oceniać, ale chcę wam powiedzieć, że podświadomie słuchacze powiedzą, a dzisiaj to było jakieś takie wyjątkowo dobre kazanie. Wiecie dlaczego? Bo kaznodzieja miał słowo czy werset kluczowy. To jest coś bardzo istotnego, aby mieć takie słowo. Ktoś kiedyś, gdy się uczyłem tego na początku, będąc młodym, mi powiedział tak, pamiętaj, możesz powiedzieć nawet godzinne czy półtora godzinne kazanie, chociaż ci nie życzę, ale jeśli będziesz go w stanie powiedzieć jednym zdaniem, super. A jeśli go będziesz w stanie powiedzieć dwoma słowami, to będzie jeszcze lepiej. A najlepiej, żeby to było jedno słowo. Jeśli całe kazanie jesteś w stanie sprowadzić do jednego słowa, czy do jednego określenia, to wtedy to będzie super. Wiecie, ja się o tym przekonuję raz za razem. Dam wam przykład. Nie tak zupełnie dawno temu przygotowałem kazanie na temat jednego spojrzenia. Ja tego nie mówiłem z Boże, że to jest mój wytrych czy klucz. Ale mówiłem na temat spojrzenia, jednego spojrzenia. Ktoś może powiedzieć, no cóż można powiedzieć na temat jednego spojrzenia? A ja wam chcę powiedzieć, że można powiedzieć o całej Biblii, że mówi tylko o spojrzeniu. I że cały problem ludzkości i całe wybawienie ludzkości polega na jednym spojrzeniu. Bo od czego zaczął się problem człowieka? No przejdźmy do ogrodu Eden. Jedno spojrzenie zobaczyła, że było piękne na wejrzeniu. I rozpoczął się problem. Jedno spojrzenie. Jedno spojrzenie Samsona. Rodzice, idźcie do Filistynów, tam, a tam jest dziewczyna. Dawid, jedno spojrzenie. Ach, nie będę wam powtarzał całego kazania, ale nie tylko jedno spojrzenie jest w negatywnym sensie. Przypominacie sobie pustynię, wędrówkę narodu izraelskiego? Jak węże zaczęły kąsać? Jedno spojrzenie ratowało życie. A więc zwróćcie uwagę na słowo klucz. Jedno spojrzenie. I teraz, kiedy wokół tego się rozbuduje treść, to pozostanie, głęboko pozostanie, zostaje zasiane. I takich jednych spojrzeń jest bardzo dużo. Ja ich kilkanaście wtedy wymieniałem. Słowo klucz ma bardzo istotne znaczenie. Dlatego, gdy czytacie sobie nie tylko list do Hebrajczyków, jakiekolwiek miejsce Bożego Słowa, szukajcie słowa klucza, wersetu kluczowego dla danej księgi, ale także dla danego urywka słowa kluczowego. Zobaczycie, jak będziecie zgłębiać, jak to będzie przenikać wasze życie, poznawanie tego tekstu, który się czyta. A więc przykłady takich, wybrałem cztery, powiedzmy, wersety kluczowe z listu do Hebrajczyków. A więc pierwsze dwa wersety listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Wersety klucz dla całego listu. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg w Starym Testamencie.
dawnymi czasy. Ostatnio, teraz przemówił do kogo? Naszych ojców? Nie, ojcowie już pomarli. Do nas przemówił, czyli do nas. Do kogo? Autor jest Żydem. Pisze do Żydów. A więc do nas teraz Bóg przemówił przez swojego Syna, przez którego wszechświat stworzył i ustanowił dziedzicem wszech rzeczy. Do nas teraz przemówił. Jest to na pewno jeden z takich kandydatów do kluczowego wersetu listu do Hebrajczyków. Albo ten trzeci rozdział, pierwszy werset. Przeto bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Bracia. Cały czas przypominam, Żydzi, zwróćcie uwagę. Święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, doznaliście zbawienia. Zważcie więc na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Jest to naprawdę bardzo chrystocentryczny list, który bardzo mocno akcentuje pozycję Chrystusa w umysłach, że tak użyję, żydowsko myślących. Ósmy rozdział, pierwszy wiersz i drugi. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Żydzi szczycili się przybytkiem, który został zbudowany ręką człowieka. Najpierw wspominano namiot zgromadzenia, który Mojżesz zbudował. Kiedy ten zaprzestał swoją funkcję, była świątynia Salomona, która została zburzona, a potem z podziwem patrzono na budowlę, którą około 70 lat czy 60 parę budowano za czasów króla Heroda, czy jeszcze wcześniej. Tak więc patrzono na to z wielkim podziwem. Ale to wszystko były świątynie przemijające. Teraz mamy Jezusa, który jest sługą świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. A więc bardzo mocne podkreślenie rangi tego dzieła, które Jezus dokonał. Czy trzeba przekonywać, że ten werset jest kolejny kluczowym wersetem listu do Hebrajczyków? On przecież był kiedyś w naszej starej kaplicy. U was chyba też kiedyś był. Jest dzisiaj w wielu kaplicach na frontowej ścianie wyświetlony. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. I mając w głowie takie kluczowe wersety, mając te kluczowe wersety gdzieś tam w pamięci, gdy się dalej czyta list, w zupełnie innym świetle możemy odbierać jego przesłanie. Więc kluczowe wersety, a teraz przykłady kluczowych słów. Słowo lepszy, na który już zwracałem uwagę. Słowa inne, doskonały, niebiański, ofiara, sumienie, wieczny, krew, niebo, ofiarowanie, uczestnik, wierny, wiara, przymierze, zbawienie i tak dalej. Tych słów jest, dlatego są tutaj wymienione, że nie występują jednorazowo w liście do Hebrajczyków. Jest cała seria występowania tych słów. Na przykład weźmy ofiarę. Ileż razy autor używa słowa ofiara, ofiarowany, ofiarowanie i tak dalej w tym liście. To jest bardzo mocno podkreślone. Również takimi słowami kluczowymi mogą być słowa z tej kategorii. Dlatego jest teza. To i to wydarzyło się. Dlatego zróbmy to i to. Przeto, lecz, ale. To są zawsze takie miejsca, które warto zatrzymać się, gdy czytamy, gdy analizujemy Boże Słowo. Nie tylko list do Hebrajczyków, ale w tym przypadku mówię o liście do Hebrajczyków. Warto przy takich słowach zatrzymać się, zawrócić, jeszcze raz przeczytać frazę przed
i zastanowić się, co jest po niej i wtedy zobaczyć znaczenie całej wypowiedzi. To jest istotne, aby naprawdę przeżywać błogosławieństwo ze społeczności z Bożym Słowem. List do Hebrajczyków cechuje się też progresywnie rozwijanymi ostrzeżeniami i napomnieniami. I tutaj chcę wam powiedzieć, zwrócić uwagę na razie na tylko ogólnie na te ostrzeżenia, ale w miarę jak będziemy się posuwać w treści listu do Hebrajczyków, będziemy mogli zobaczyć, jak progresja się rozwija tych ostrzeżeń. Te ostrzeżenia są kierowane pod adresem ludzi, którzy już przyjęli zbawienie. A więc jeśli jesteś dzieckiem Bożym, narodziłeś się na nowo, to warto, aby zwrócić naszą uwagę na te ostrzeżenia. Dalej, ta seria tych ostrzeżeń rozpoczyna się od przestrogi bardzo błahej. Zaniedbywanie. Zaniedbywanie wydaje się być niczym szczególnym. Nie mam czasu, zaniedbałem, umknęło mojej uwadze, nadgonię, nadrobię i tak dalej. Dzisiaj siostra coś na ten temat wspomniała. Zaniedbanie. Ale wiecie co? Ta progresja tych ostrzeżeń tak się rozwija, że kończy się możliwością odtrącenia tego, który przemawia w imieniu Pańskim, w imieniu Boga. A tym kimś, kto przemawia w imieniu Boga, w domyśle jest Chrystus, czyli odrzuceniem Chrystusa. To jest realne zagrożenie dla ludzi wierzących. Ta progresja idzie przez na przykład 6 rozdział listu do Hebrajczyków, to już jest chyba 4 ostrzeżenie, które się pojawia, o tym, że można odpaść od wiary. Ja wiem, że dzisiaj się na ten temat coraz mniej mówi, albo bardzo wielu ludzi nie lubi na ten temat mówić. Raczej wolą kalwinistyczne podejście do tego, zbawiony raz, zbawiony na zawsze. Jeżeli komuś taka Ewangelia odpowiada, to przykro mi, ale nie będzie ci przyjemnie słuchać tego, co będę później mówił, czytając list do Hebrajczyków. Ale ja się chcę trzymać tego, co tam jest napisane. I nie mam zamiaru niczego dodawać ani pomijać. Tak więc nie zaczyna się od górnego C, wysokiego C, od razu, od wielkiego uderzenia, tylko autor pokazuje, zaniedbaliście. Musimy uważać, żeby i tak dalej, bo możemy dojść aż do odrzucenia Chrystusa. To jest bardzo poważny wątek, który się w tym liście przejawia i napomnienia z tym związane. Z reguły z każdym ostrzeżeniem pojawia się napomnienie. Bo wiecie, rzucić tylko ostrzeżenie, uważaj, to jest dużo. Ale autor idzie dalej. Mówi, uważaj, ale tu jest droga wyjścia. Ja ci pokażę, co zrobić. Bo można powiedzieć, uważaj, niebezpieczeństwo, ale nie wiem, jak z tego wyjdziesz. A autor mówi, nie. Ja ci pokażę, jak wyjść. I dlatego pojawiają się razem z seriami ostrzeżeń sposoby, propozycje wyjścia z uniknięcia grożącym niebezpieczeństwom. I tu są taki szczególny charakter, bo jestem przekonany, wręcz zachęcam do tego, aby czas do następnego naszego spotkania będziemy kontynuować. Zachęcam do przeczytania tego listu, żeby mieć już jeszcze raz odświeżony ogląd całości. To 13 rozdziałów. I tam oprócz tych słów, o których mówiłem, lepszy na przykład, czy wyższy, czy doskonalszy, zwróćmy uwagę na ten aspekt, który tutaj jest używany, że te napomnienia noszą charakter zachęty. To nie jest karcenie. To jest zachęta, ale mająca tryb rozkazujący. Z tym, że zachęta o tyle jest przyjemna, że jest wypowiadana w pierwszej osobie liczby mnogiej. A więc autor siebie również w to włącza. Czy przyjemnie jest słuchać kaznodzieje,
Słuchajcie, musicie to, tamto, módlcie się więcej, róbcie to, głoście Ewangelię i tak dalej. Te same słowa, jak zabrzmią, musimy głosić więcej Ewangelii, musimy się więcej modlić, musimy więcej na kolanach spędzać czasu, musimy być bardziej aktywni w ewangelizacji. Słyszycie różnicę? Autor w liście do Hebrajczyków właśnie to zastosował. A więc liczba mnoga w pierwszej osobie. Ja też nie wyłączony jestem z tego. Nie jestem wyizolowany. Jestem jednym z was. Mnie to samo dotyczy. A więc mówię o ostrzeżeniu, ale mówię też o sposobie wyjścia, uniknięcia zagrożenia. Bo ono, zarówno to ostrzeżenie, jak i ten sposób wyjścia jest dla mnie antidotum, dla mnie rozwiązaniem, które Bóg przygotował w Chrystusie Jezusie. A więc w ten sposób ten list jest przedstawiany. I na koniec cechy szczególne, kontrastowe porównania. Kilka przykładów kontrastów użytych w liście do Hebrajczyków. Wiecie, przy pomocy kontrastów łatwo jest pewne rzeczy mocniej wyartykułować. Jeżeli zaczynamy konfrontować pewne rzeczy. Nie zawsze to jest właściwy sposób, bo można czasami kogoś urazić. Jeśli zaczniesz konfrontować personalnie kogoś z kimś, to wtedy raczej ostrożnie. Ale jeśli chodzi o to, co uczynił tutaj autor tego listu, no, to jest majstersztyk, jeśli chodzi o kontrasty. Popatrzmy, jakie kontrasty. Mówi o kapłaństwie, które kapłanem funkcję tę spełniał człowiek. I dla kontrastu przedstawiony jest kapłan Chrystus, Bóg. Człowiek, Bóg. Kapłan, kapłan. Ale kapłan człowiek, kapłan Chrystus. Kontrast jest bardzo mocno to osadzone i do tego będziemy wracać w trakcie analizy z tekstu. Co robi kapłan człowiek? Wykonuje służbę codziennie. Kapłan Chrystus usiadł po prawicy Ojca. Przestał spełniać swoją kapłańską posługę, bo co robił kapłan? Przygotowywał ołtarz, przygotowywał ofiary, składał te ofiary i to było jego codzienne zajęcie. Chrystus, człowiek, powtarza składanie ofiar codziennie. Kapłan, człowiek. Chrystus złożył ofiarę raz, doskonało na zawsze. Ciągle te same ofiary składa. A Chrystus raz i jedną ofiarę. A więc kontrasty, przeciwstawienie jednego z drugim. Wszystko po to, aby pokazać doniosłość dzieła Jezusa Chrystusa. Tak więc te ofiary, które składał człowiek, bezsilne wobec grzechu, natomiast tą, którą złożył Chrystus, jest skuteczna wobec grzechu. To było dzisiaj wprowadzenie. Mam nadzieję, że jeśli Bóg pozwoli, we wtorek będziemy mogli mówić na temat autora, adresatów i cele listu do Hebrajczyków. To temat następnego spotkania. Zapraszam. A dzisiaj dziękuję wam za uwagę. No i wybaczcie, że to było trochę takie akademickie. Postaram się, żeby było bardziej inspirujące następnym razem.